Witam wszystkich, witam fest pięknie, szczęść Boże, to zaś jo, Paweł Polok w szlagierach i wicach. Mamy taki piękny letni czas, dzisiaj będziemy mieli pieśniczki, będziemy mieli co dobrego do uważenia, będziemy mieli gości, och, tego dzisiaj będzie. Toż jeszcze raz was witam w pięknej restauracji Cassiopea w Rybniku. Coś wiem, że się tam rychtuje od firmy Berger, zaraz się to obejrzymy, ale tak jak zawsze tradycyjnie zaczynamy piękną pieśniczką. No to gromy. Są my już po pięknej pieśniczce, no i by trzeba było co przyrychtować, nie, ku wieczorowi jako wieczerzo. Wiadomo, przez zima to by już było dawno cima, każdy by siedział przy jakim kominku, a przez lato to się możemy w szlagierach i wicach
pogrillować. Co to dzisiaj będziemy grillować? Żeberka wieprzowe. Mhm. Zrobimy sobie do nich marynata. Ja. I potem z tą marynatą ich na godzinkę odstawimy. Dobra, oliwa mamy. Oliwa, majeranek. Ja. Sól. Trochę soli. Trochę pieprzu. I pieprz. Mhm. No i co dalej? Wymieszamy i zalejemy żeberka tą marynatą. Firlumy, firlumy, firlumy. Ja też na co przyjdą, nie? To ci no. Podam ta miska. Tak. Mhm. I zalewamy. Ja ci powiem, że jeszcze to nie ma fertig, a jo, ja na przyszły weekend ja zaraz kilecę do Bergera. Ja mam najbliżej na Sławików w Rybniku. Zaraz się taki coś kupuje, zamarynuje się, na niedzielę będzie jak znot. Wiesz, tu jest trochę fantazyjnie, bo po tym glazura mamy dość ciekawo, bo jest dżemem. Pierunisz. Dobra, będziemy widzieć, jak to będzie, ale jo, liczę na to, że to będzie... Na pewno będzie smaczne, ja, wiesz? Dość dobre. Mhm. I to tak musi zostać, ja? Ja, i tak to musi zostać. Dobra, to my zaglądamy na pieśniczka. I zarozki będziemy grillować. Podoba mi się kominiarz Antoś, co by go spotkać po nbucku z prof. Taki jest fajny we tym cylindrze, taki szykowny jak jaki grof. Unos się babą, wszystkim podoba. Śmieje, bo go kumi.
już grillujemy. No i co teraz, Kiu? Trzeba będzie robić ta glazura, prawda? Ja, teraz ty pilnuj grilla, a ja dobra. Idę robić glazura. Na to się nadawał na pilnowanie, co by tego żaden nie chycił. Bo wiecie jak jest, a nie wiecie jak będzie. Robisz glazura. Baba przychodzi do doktora, go do panie doktorze, ją taki problem mojemu chłopu się zdo, że jest skuniem, ale rychtyk, siodło się kupił, siano żere, owies, nie, woda pije z kibla, z takiego wiadra. Doktor go dowie, pani co, no, możemy go leczyć, ale no, to jest prywatny gabinet, to będzie dość kosztowne, a baba go do, niech się pan doktor nie staro, my pieniądze mamy. On w zeszłym tydniu wygrał Wielkopardubicko. Szlagiery szlagierami, wice wicami, ale by my to musieli glazurować pomału, pra? Glazurujemy, ja. No to glazurujemy. Tej glazury dała 4 łyżki musztardy. Mhm. Rzym brzoskwiniowy, 2 łyżki. Mhm. Natka pietruszki. A jakby tak kto chciał dać inkszy rzym, to może czy nie? Wiesz co, ja nie wiem, ja nie próbowała, ja zawsze według tego przepisu robię. To jakby kto chciał, to może się spróbować. Najwyżej się nie uda. Tak też czasem bywo, jakby kuń wiedział, że się obali, to się pierwsze legnie. Ale my glazurujemy, mamy ten rzym brzoskwiniowy. Idzie popróbować też oczywiście inakszy. Jakbyście chcieli, możecie popróbować z inszymi rodzajami mięsa. Możecie się dać karczek. A kto je rychty, kwest odważny, to może zupełnie co inkszego. Przykładowo pierś z indyka. Teraz to na chwilę zaś zamkniemy, niech się to jeszcze poddusi, dobra? Dobra, zawieramy. Dziennie w sieni cię spotykam, tydzień dobry godosz mi. Czasem zerknę ci do izby, jak nie zdążysz zamknąć drzwi. Wszędzie taki masz porządek i codziennie golisz się. Wy mnie łokień żeś rozpolił, powiedz tak, bo stopia się. Biosie tak do ciebie śmieja, a ty ino nie i nie. Jo już chyba oszaleja, sama ci oświadcza się. Od te względy wciąż się starą, bo cię kocham chcesz czy nie. Ty udowodź, że nie widzisz, a samemu też ci źle. Tyś kawaler jest z odzysku, staro panna rzech jest jo. Chca byś zimą żoł mnie w łóżku, terma z wodą to nie to. Chca na starość zakosztować tego, co się seksem zwie. Aby całkiem nie zwariować, chca za ciebie wydać się. Się tak do ciebie śmieja, a ty ino nie i nie. Jo już chyba oszaleja, sama ci oświadcza się. Od te względy wciąż się starą, bo cię kocham chcesz czy nie. Ty udowodź, że nie widzisz, a samemu też ci źle. Wczoraj zista rzech upiekła i do ciebie ida z nią. Ty żeś pięknie podziękował, ale zista rzech
żeś zjadł sum. Dauerwelek się zrobiła, ściupolandu kiecka mum. Jeszcze nie jest tako staro, powiedz ja, bo będziesz sum. Jo się tak do ciebie śmieja, a ty ino nie. Świadcza się, o twe względy wciąż się starą, bo cię kocham chcesz czy nie. Ty udowodnisz, że nie widzisz, a samemu też ci źle. I co? Taki to mamy dobre, ja? Ja obejrzę, jakie to mamy piękne. Widzę, piękne żeberka glazurowane. No, taki coś, taki dobroci też się możecie w domu narychtować. Witam, witam. A cześć, Janko. A co tutaj robicie? No. Ja przyjechałam na nagrania, a tu czuję jakieś zapachy, mnie ściągają. A teraz nie no zapach, ale i widok. No widzisz, taki mamy dobroci, a tyś na pewno teledyski przywiozła swoje. Przywiozła też teledyski, no jasne. No to pięknie, zaglądamy i idziemy do Janki. Witam cię jeszcze raz, fest pięknie. Witam serdecznie i witam widzów przed naszymi kamerami. No i powiedz, co tam słychać ciekawego we piekarach? Co w piekarach? No, pogoda się zepsuła. Ja? To też jest ciekawe, nie? No wiadomo. No. Ale ponoć ty nie próżnujesz, w piekarach też ludzie nie próżnują i masz nowe teledyski. Mam nowe teledyski i to wiesz, zaraz jak to kobieta, że jest trochę zachłanno, jak są dwie torebki fajne w sklepie, nie wiadomo, którą wybrać, to na wszelki wypadek. Ja, to się przyda. Ja. I z teledyskami tak samo, a te teledyski to są z kuli ciebie, ci powiem. A czemu z kuli mnie? A temu z kuli ciebie, bo jak ja sam była zimą na nagraniach, to powiedział, Janina, my dosyć dużo puszczamy twoich teledysków. To jest prawda. I dosyć dużo ludzi się proszą. Ja, nie? To jest prawda. Ale czemu nie nagrasz coś nowego? A ja godam ci, ja nagrała teraz teledyski, a ty go, ale nie po śląsku. A ja. I tak żeś mnie zdopingował, ja go dum, słuchaj Paweł, jada do domu i nagrywam. Czyli to wszystko z kuli naszej ciebie. Listy szlagierów ja. I szlagierów i widzów. Z kuli tego. I bardzo dobrze, widzisz, dobrze, że o tym godosz, bo była u nas Teresa Waleriańsko, była w programie, ona razem z tobą była w świątecznym programie, no i się mnie pora osób spytało, no była Teresa, kiedy będzie Janka Libera, jego domno musi właśnie przyjechać Janina Libera, bo byłyście w świątecznym programie, ale nie byłyście jako główne bohaterki, przez to Teroski, jakby program jest poświęcony no twojej twórczości. Jak raduj się. Teroski się. Ja się cieszę. Teroski się może radować. I będziemy dzisiaj właśnie na te twoje nowe teledyski zaglądać. Ale dobrze, że godasz o tych teledyskach, kiedy były prędzej, kiedy były warciej, bo taki teledysk się Teroski obejrzymy. Ciekawe, co to wybrałeś? Ślązok i ślązoczka ona. Starała się truda Józkowi dogodzić, co by ino nie chciał z kamratami chodzić. Ze Józkiem się wcale wesoło nie żyje, w domu cięgiem siedzi, sprząto gorki myje. A jo to wszystko smola, jo wola Gorola, bo Gorol fajnie prosi i kwiotki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola Gorola, kochać umie fest i ma szeroki gest.
od trudy wiedział, czego babie trzeba. Przynosił jej kwiotki, to droga do nieba. Teraz Kisie się trudzi, bardzo dobrze żyje. Czysto się gazety, mieci worki myje. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. Bo gorol fajnie prosi i kwiotki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. On kochać umie fest i ma szeroki gest. Frelki z rana i wieczora. Podejrzej i przajesz od rana do nocy, bo jak ją zaniedbosz, gorol w łóżko wskoczy. A on zno te knify, jak babie wygodzić. Woli jej cukrować, niż na piwo chodzić. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. Bo gorol fajnie prosi i kwiotki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. Kochać umie fest i ma szeroki gest. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola. Bo gorol fajnie prosi i kwiotki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola. Szeroki gest. Wolisz gorola, Rychtyk? Jak to było z tym teledyskiem? Wiesz co, gorola to ja wolę na złość mojemu ślubnemu. Mhm. Bo wiesz, jak... Mam nadzieję, że on tego nie słucha. A nie daj Boże, ani nie widzi, ani nie słyszy. Nie. Ślązok, teraz już się to zmieniło na Śląsku, ale kiedyś było niehonorowo, żeby chop robił damskie roboty. Czyli nie powycierał delówki, okna nie umył, nie, ani wody nie zaważył na tej. Nie, bo to wszystko nie męskie. I ten mój też nie był inny, no też tak samo, tą męską dumą uniesiony. On takie rzeczy nie będzie robił i po którymś razie go domi. Wiesz co, ja chciałaś, żeby ci ktoś naczynia mył, tam gardynki zawieszał i tak dalej, to się mogła wziąć gorola. Bo oni jak przyjechali na Śląsk, to pokazywali inną swoją stronę. Tam matki uczyły jednakowo działy i jednakowo chłopcy. Tam nie było podziału na męskie i damskie, nie? No i wiesz co, tutaj te gorole z początku tak nadawali tym ton, jaki to dżentelmen całuje rączki, przynosi kwiatki. A też do czasu, ładnie, trzeba powiedzieć. Ale tego już nie wyda dodawać. No ja. I stąd ten teledysk, ja? I stąd ten teledysk, na złość mojemu ślubnemu. Na złość twojemu ślubnemu, dobra, już... Że wola gorola. To już nie będziemy go nerwować, jakby tak przez przypadek do nos zajrzał, nie. Ja. Bo jest jeszcze pieśniczka, która jakby wpisuje się w program Szlagiery i Wice idealnie, bo my zawsze, wiesz, grumy w takich pięknych restauracjach jak dzisiaj, na przykład w restauracji Cassiopea. Powiedz, miejsce jest piękne, prawda? Piękne. Właśnie czekam, jak zakończymy granie, żeby sobie iść spokojnie na oglądać, żeby się zdjęć narobić. No i te zwierzątka tutaj, no przecież nie wszędzie to jest. Wszystkich zaproszamy, kto by chciał do restauracji Cassiopea, do Rybnika. Na Nowiny przy ulicy Budowlanych 76, to może wartko przyjechać. No właśnie, my zawsze są w restauracji, gości nas też zawsze pięknie firma Berger i to wszystko się tak kręci koło tej restauracji, kawiarni. A tyś robiła za barmanka albo w jakiejś restauracji, żeś teledysk zrobiła spowiedź barmanki czy nie? Wiesz co, jakbym nagrywała teledysk o samolocie, to nie znaczy, że jakieś piloty. To jest prawda, to jest prawda. To skąd te twoje przemyślenia? Nie wiem, to już jest jakieś takie, wiesz, jakieś chore wyobraźnie jakoś, nie? Bo nikt tego zdrowy by nie wymyślał. Tak ci się po prostu tak mi po prostu przyszło do głowy i na myśl. Bo jak mi, wiesz, jak chodzi sobie czasem po domu, masz humor, tak się, o, jak mi fajnie gro.
I to tak, wiesz, kojarzy się zaraz z tańcami, z jakąś restauracją. No to czemu nie wymyśleć tego na takiej bazie, że barmanka to obserwuje i tak, no ja, fajnie gro, prawda, nie? No fajni, prawda, klienci, fajna kasa, nie? No i tak się to stworzyło. To skoro my są w takiej pięknej restauracji, a Janka Libera chce nam tak pięknie zaśpiewać, no to niech mi gro, niech nam gro. No to niech nam gro. Robota w barze, chciała się poprawić życie. Stykło mi na fajne ciuchy, wiodło mi się znakomicie. Do północy dobrze było, samych fajnych miała gości. Zamawiali sznapsy, piwo, w kasie szmal dużo. Postawił piwo i odmówić nie umiała. W nocy w głowie mi szumiało i gliniane nogi miała. Potem zespół tango zagrał, gość do tańca prosi miło. Wszyscy lokal opuszczali, mnie się w głowie dur kręciło, wiecie już co było dali. Teraz manko spłacać muszę, bo robota chcę utrzymać. Już do picia się nie skusza, trudno, muszę fason trzymać. Dzisiaj fajnie gro, o, cały świat się kręci, o, jak mi dzisiaj fajnie gro. Płynie szmal do zabawy chęci, o, jak mi dzisiaj fajnie gro. Taka barmanka, to widzisz, byle co umie poopowiadać i pośpiewać, nie? W tym teledysku. Byle co widzi, wiesz, zapamiętuje, przekazuje. Ja. Ale w zupełnie innym stylu jest twój teledysk, o którym my godali też jakiś czas temu. To jest teledysk W sypialce, Kochliwo żonka. No widzisz, wysilała się tutaj nad tytułem. A tu i tak wszyscy gadają kili kili, jak proszą o ten teledysk, czy piosenka to kili kili, nie? No ja. Refrenem. No powiem ci, że jednak było to nakręcane 9 lat temu,
I w tamtym czasie był to troszeczkę szok, żeby w sypialni swojej nakręcać teledysk, ale ja uważam, że tam nic się niestety nie dzieje. czyli więc śmiało, humorystycznie potraktowany może być i w sypialni. Czyli trzeba do tego podchodzić z humorem. Ja do wszystkiego z dystansem. Oczywiście, że tak. Obejrzymy się ta pieśniczka. No, to teraz muszę zapowiedzieć Kili Kili. W nocy się legumy do naszego łóżka pofigelować lą się chce. Już mnie Kaś zaczyno szperować poduszka, nawet pętek swędzi mnie. Patrz, a ty przybierasz, pozycja do spania, jakiś smutek tropi cię. I o nie zrezygnuję dzisiaj ze kochania, więc pokilać muszę cię. I o nie zrezygnuję dzisiaj ze kochania, więc pokilać muszę cię. Kili, 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 to jest knil na smutek twój. Kili, 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 tak ci zrobię już, żeś mój. Kili, 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 takie śmieszne słowa dwa. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Gdy z tobą my rano, nocka nie przespano, czy ty przy mnie możesz spać? Słonko swym promykiem ponosi mnie kilo, jakiś sygnał chce mi dać. Patrzę spod kołderki, noga ci wystowo, już ci więcej nie dam spać. Jakże rano wstała, zajbych się kochała, do kilania trza się brać. Jakże rano wstała, zajbych się kochała, do kilania trza się brać. Kili, 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 to jest knil na smutek twój. Kili, 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 tak ci zrobię już, żeś mój. Kili, 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 takie śmieszne słowa dwa. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Wy się przykład weźcie, bo nam to wychodzi. Figlowanie, fajna rzecz. A mogą to robić i starzy, i młodzi. I no trzeba tego chcieć. Zamiast się obrażać i buczeć na siebie, dwa paluszki starczą ci. Panowie i panie, brać się za kilanie, a wesołe będą dni. Panowie i panie, brać się za kilanie, a wesołe będą dni. Kili, 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 to jest knil na smutek twój. Kili, 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 tak ci zrobię już, żeś mój. Kili, 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 takie śmieszne słowa dwa. Kili, 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 już się śmiejesz, a, a, a. Kili, 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 już się śmiejesz. Masz uczulenie, ja? Uczulenie, no wiesz, nie wiem jak to teraz powiedzieć, bo najpierw myślałam to na ciebie zwalić, żeby uczulenie na ciebie, ale nie jest to prawda i zaś tako złośliwo, że nie jest. No nie, coś tam pyli, coś tam pyli. Ale ty nie masz na pewno uczulenia, no może na jakieś pyłki, ale nie masz uczulenia na takie też nowe, nietypowe pieśniczki, bo w tej samej sypialce żeś nagrała swój nowy teledysk. Ale widzisz, szczegółów żeś nie zauważył. Czemu? Sypialnia ta sama, ale meble insze. Ach, to wiesz, to chłopy to tam mebli nie zauważają, no bo... No tak, właśnie tak wiem, bo czasem mój wyłaził na piwo, ja już miała farba naszykowano. Nim przyszedł, już były ściany pomalowane, a on nic. Za tydzień, jak ktoś przyszedł do nas, się dopiero pytał, o, jakiś fajny kolor zmieniła, a on patrzy i go, to ja? Kiedy? Takie są chłopy spostrzegawcze. Wiesz, jaki chłopy rozpoznają kolory? Trzy. Fajny, szpetny może być. No proszę, no. Z tym by się zgodziła. To teraz wy uznacie, czy fajny, czy szpetny, czy może być nowy teledysk
jakie reprezentuje Janina Libera. Piękne są pieśniczki, które śpiewał Janina Libera i od razu wam godom, że te nowe teledyski też będą na naszej liście szlagierów po śląsku. Toż rychtujcie się do głosowania, rychtujcie się też do naszych konkursów, bo mam ze sobą, a raczej Janka mi dała, płyty, które będą nagrodami w naszym konkursie, w naszych rozmaitych konkursach, toż na konkursy też się możecie rychtować. A kto nie wygrał płyty w konkursie, to się nie musi starać, nie musi się martwić, nie musi halatać, bo będzie mógł te płyty kupić u nas, w Szkolaku, w Rybniku, przy ulicy Kościelnej 5. Tam mamy sztand ze śląskimi płytami i oczywiście płyty Janki Libery tam były, są
i bydom, toż przychodźcie do nos. Będziecie mogli te płyty tam ujrzeć, posłuchać. A teraz mamy niespodzianka, bo mamy nowy teledysk, jeszcze jeden nowy Janki Libery, który nosi tytuł Dawne czasy. To co, puszczamy go? Jasne, że ja. No to puszczamy. Wspominam, jak dawniej bywało, żadnemu się w doma nie przelewało. Całki tydzień szkoła, po tym robota, zawsze było święto, jak przyszła sobota. Polanka, Diana, do samego przed żadłym wysztyglowały. U chłopców galoty, we szerokie dzwony, a pod każdą westą białe noj ajrony. Polanka, Diana, do samego rana, a w radiu wesoło, zielony. Dawne czasy, taki tytuł, a jednak tak nowocześnie, z młodzieżą, rock'n'rollowo, nie? Bo wiesz co, lata same się dodają. Człowiek się sam starzeje, czy chce, czy nie chce. Z każdym dniem, to jest prawda. Z każdym dniem, ja. Ale żeby to troszeczkę odwrócić i zostać w tej bajce, no to wystarczy na przykład cofnąć się niby latami, ale wypuścić na przykład młodzież tańcującą. I już to, wiesz, takie jest trochę powietane. Polanka, Diana i tak dalej, czasy stare, adapter Bambino i tak dalej. No ja. Ale już w wykonaniu nie na przykład moim, bo może by to troszeczkę już wyszło śmiesznie, bo ja wtedy miała 18-19 lat, tak jak mają uczestnicy tego teledysku. Ci, którzy zagrali. Bardzo oryginalnie. Ja.
Dobrze właśnie, że o tym godosz. Ten teledysk oczywiście też zaroski będzie w propozycjach do naszej listy szlagierów po śląsku. Myślę, że będą widzowie głosować, musicie głosować na teledysk, który nagrała Janka Libera. Widzisz, tyś powiedziała, że trzeba się odmładzać i w duecie, który tworzysz z Wiktorem, też to jakby widać. Nie, że czasy są nagrane stare, jest to przecież Muzeum Chleba w Radzionkowie nagrane. I tam wszystkie elementy łącznie z telefonem komórkowym, który zajmuje pół walizki. Dokładnie tak. A treść jest bardzo dowcipna i bardzo dzisiejsza. To zajrzymy się teraz do tego Radzionkowa, do Muzeum Chleba. Kajrześ nagrała w duecie z Wiktorem pieśniczka Szalono Tęsknota. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Thank you.
Jeden chłop pojechał przez całe Niemce, aże do Holandii kupić się auto. Kupił, jedzie nazad. Jeszcze się ustawił te żółte holenderskie tabliczki. Ledwo przejechał przez granicę w Zgorzelcu. Coś tam zaczęło klupać. Rozpadło się, zajechał do takiej mechaniki pojazdowej. Wyłazi, zaglądał tam taki uczeń. Chodził po placu go do Stift. Mocie sam jakiś szwajs aparat, bo mi auspuff urwało, by to trzeba było heftnąć. A ten uczeń zaglądał, woło do szefa: szefie, niech pan pozwoli, bo jakiś Holender przyjechał i w ogóle go nie rozumiem. Piękne są te nasze szlagiery, piękne są te nasze wice. Nasz dzisiejszy odcinek już pomału dobiegł końca, ale na pewno jeszcze do nas przyjedziesz, pra? No Zajber chciał, żeby z nowym teledyskiem. Zaś z nowym teledyskiem przyjedzie do nas Janina Libera. No i oczywiście Janka Libera ze swoimi pieśniczkami, ze swoimi szlagierami będzie w liście szlagierów po śląsku. Na Kiero zapraszam już jutro. Lista szlagierów po śląsku w naszej telewizji tradycyjnie od poniedziałku do soboty. W sobota wielki finał tygodniowy podsumowanie. Bydźcie każdy dzień z nami. A za tydzień w niedzielę widzimy się zaś o 18, o 6 na wieczór w szlagierach i wicach. Liczę, że się wszyscy razem w zdrowiu spotkamy. Trzymajcie się, do zobaczenia.